To jest drugi materiał o tym jedzeniu, jedzeniu przyszłości. Ja, nie byłoby tak źle, jakby dodawali do tego jakiś tam stek, kiełbaskę, wiecie, grilled. Byłoby dobre. Natomiast tu chciałem się podzielić w ramach co jeść na wycieczkach. Nie lubię jedzenia liofilizowanego. Znaczy, bywają lepsze i gorsze, ale na przykład jakieś tam suszone wołowiny to są w ogóle niestrawne. Tu lepiej kabanosy sobie kupić. To jest paskudztwo równe. A to jest fajne. 100 ml. Ewentualnie taka paczka. Tu jest 1500 gramów i to wystarcza na 30 posiłków. Plus shaker, który jest wagi piórkowej i może służyć jako cokolwiek innego. Ewentualnie można użyć butelki turystycznej, prawda? Standardowej. Sobie nasypać tylko. Najpierw musi iść woda, a dopiero później proszek. Koniecznie. Mamy przecież pudziałkę. I jedziemy do kukaracza. Więc, o, nawet można zobaczyć. Piękne porównanie. Lekkie, dosyć długo trzyma. Minusem jest to, że ma tylko 400 kalorii, więc w podróży starczy jako wypełniać żołądka plus suplementację, ponieważ ma to tutaj masę, masę, masę składników. Są różne smaki. O smakach się wypowiedziałem w innym filmie. O tym, co pijam, więc to tam. Do tego można zabrać saszetkę z płynem. Tu jest olej akurat. No nie trzeba brać. Jakby się ktoś bał, że to się wyleje, to przecież na podróż nie potrzeba. Tam kilkudniową czy jednodniową nawet. Natomiast to mamy od razu posiłek. Żeby tylko znaleźć wodę, to woda, lekki proszek. Jak to wygląda w środku? Najlepiej pokazać, nie? Żeby było wiadomo, o czym my tutaj mówimy. Lekki proszek. Porcje sobie można mieć odmierzone nawet w woreczkach strunowych. To nie ubrudziłem odzieży, bo to się nie wyleje. Zapełni żołądek. Do tego kilka kabanosów dla kalorii. I mamy takie jedzenie w podróży. Naprawdę polecam.